Pod datą 8 września w kalendarzu liturgicznym znajduje się na pierwszym miejscu wspomnienie narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu w wielu sanktuariach obchodzi się odpust ku jej czci, na przykład w Gieczwałdzie. Święto to jest znane również pod nazwą Matki Bożej Siewnej. Dziś jednak chcemy przybliżyć postać innego patrona wspominanego również w dniu dzisiejszym, świętego Sergiusza I, papieża. Urodził się on w Palermo około roku 650 i z pochodzenia był Syryjczykiem. Po śmierci papieża Konana w roku 687 wysunięto dwóch kandydatów na jego następców, Paschalisa i Teodora. W gronie elektorów nastąpił podział. Nie mogąc dojść do konsensusu, najpierw Teodor, a następnie Paschalis przekazali swoje głosy Sergiuszowi. I tak Sergiusz stał się następcą świętego Piotra. Wybór ten był błogosławieństwem dla Kościoła na niełatwe czasy. Głównym problemem jego pontyfikatu okazał się kryzys na linii Cesarstwo Bizantyjskie a Stolica Apostolska. Cesarz Justynian II zwołał sobór do Konstantynopola na przełomie 691 i 692 roku. Sobór pod naciskiem cesarza podjął uchwały niezgodne z nauczaniem Chrystusa i wiekową tradycją Kościoła. Między innymi potępił celibat duchownych i w znacznym stopniu ograniczał władzę papieską. Sergiusz I odmówił zatwierdzenia uchwał tego soboru, czym naraził się cesarzowi. Ten ostatni wysłał swoje wojska celem aresztowania papieża. Lud wiecznego miasta stanął w obronie swojego biskupa. Uchwały tak zwanego soboru Intrullo, czyli pod kopułą, nigdy w całości nie zostały zaakceptowane, a koncylium to uznane jest za synod kościoła lokalnego. Sergiusz, poza obroną prawowierności kościoła, zapisał się na kartach historii jako reformator liturgii. Jemu zawdzięczamy wprowadzenie do kalendarza kościoła zachodniego niektórych świąt obecnych już na wschodzie. Do nich należą święto podwyższenia Krzyża Świętego i święto ofiarowania pańskiego. Wprowadził również zwyczaj procesji w święta maryjne. Jemu również zawdzięczamy wprowadzenie do liturgii mszalnej aklamacji Baranku Boży. Święty Sergiusz I zmarł 8 września 701 roku i pod tą datą jest wspominany w Martyrologium Rzymskim. Jego relikwie spoczywają w krypcie Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Sergiusza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.